duszami, sercem, ciałem, duchem lotniczym, to dzięki niemu obserwujemy taki samolot. I co się buduje okres? Spójrzcie Państwo, jak pilot wygląda raz na prawo, raz na lewo. To nie jest przypadek. Zobaczcie, że tak skonstruowany przez konstruktorów Rogalskiego figurę Trzewieckiego, czyli RWD. To od ich nazwisk powstała nazwa RWD. Skoro już o figurze wspomniałeś, a wcześniej mówiliśmy o tej historii pisanej krwią, no to przypomnijmy, że zarówno żywirko, jak i figura właśnie istnieli na podstawie lotniczej. But all four on my charger. I tutaj nie przejęzyczę się. Pogorszenia niektórych parametrów tego samolotu. Chodziło o jego właściwości lotne, właściwości kierowania. Jest to najpopularniejszy samolot polskiej konstrukcji Trzewona. 500 egzemplarzy zostało produkowanych w Polsce, czyli w kilkaset lat Ten samolot służył do szkolenia pilotów aeroklubu. Oczywiście zainteresowało się nim również wojsko. Wojsko przejęło kilka egzemplarzy, zaczęli testować, zaczęli sprawdzać. Okazało się, że ten samolot ma za dobre charakterystyki. Szczerze mówiąc, że ten samolot potrafił się opiekuje się tym samolotem, nie przyjmuje go w stanie zdatnym do lotu. I proszę sobie teraz zrobić. Ah, you've all reappeared. Yep. Czyli wypuszczamy kolejne zwierzę parzysto-kopytne w powietrze. Mysta. Na te samoloty można spojrzeć. Ten samolot służył, można powiedzieć, tylko i wyłącznie do atakowania celów powietrznych, do prowadzenia wart powietrznych. Uzbrojony w karabiny maszynowe Browning.
na początku w 3 sztuki, później 4 sztuki, tak zwane końcowówki, bardzo popularne. Posłyszę Państwo tego silnika Alisa. Ten gwizdkę żarty jest piękny, bo bardzo jest piękny. I te samoloty służyły, tak jak wspomniałem, do prowadzenia bał powietrznych. Dolecieć do samolotu przeciwko Stwierdzono, że jeżeli myśliwiec klientów Division 303, 309, ale były używane w różnych rolach. Jedni stosowali go jako samolot bardziej zwiadowczy, inni właśnie jako myśliwiec. Pierwszym dywizjonem wyposażeniem w te samoloty, proszę mi wybaczyć, zapomniałem numeru, ale był dywizjon, który wykonywał zadania rozpoznawcze. Były to pierwsze wersje Mustanga i Bobista niemieckie. Oczywiście raporty niemieckie o tym wspomniały, przyleciał. No i za złamanie regulaminu, no w tym wszystkich rzeczy, mówiliśmy o pasach szybkiej identyfikacji. Ten samolot jest żółty. Dlaczego został tak pomalowany? Samolot był wstępny. Ten model wykorzystywany był także do szkolenia polskich pilotów, tyle że nie w Polsce. Podczas II wojny światowej szkolono na tym modelu pilotów, którzy później latali w oddziałach alianckich. Pilotów z tym samolotem, polscy pilotów, bardzo często się spotykali na przechodzeniu szkolenia, o czym wspomniał Radek. A także ten samolot był wykorzystywany jako samolot dyspozycyjny. To jest taki znak charakterystyczny. Moskwita miała niemal identyczny kształt stateczniczka pionowego oraz stateczników opozorne troszeczkę były inne. Kanada tak ostatnio przyjmowały pilotów doświadczalnych. Z jednym z bardziej uznanych konstruktorów, zresztą jego konstrukcją, której tutaj nie zobaczymy, ale jest bardzo popularna obecnie w Kanadzie, na Alasce. Mimo w ten sposób, co tak jest, jest to samolot Beaver. Taki wór, oczy górnika, z mocą silnika, bardzo często napływaka. No ale dobrze, to można sobie zrewidować, zobaczyć jak Beaver wygląda, więc wróćmy jednak do Chipmunka. Skonstruował samolot Chipmunk w Wiewiórce, taka, która miała służyć do wstępnego szkolenia pilotów samolotów bojowych, czyli nauczyć ich podstaw latania, nauczyć ich podstaw akrobacji, to się siadali na samolotie bardziej skomplikowane. I taka ciekawostka, koncepcja tego samolotu zrodziła się w tygodniu jeszcze przed II wojną światową, jeszcze w Polsce. Tak by wyglądał, gdyby nie było prawo, gdyby pozwolono na to, tego samolotu wypadnia w
Lepszą elektroniką wolą czuć ten powiew historii niż zapach nowoczesności. Czyli można to podsumować. Doceniają, szanują, ale wolą. Tak jest. To jest właśnie miłość do lotnictwa, szanowni państwo. Właśnie takim miłośnikiem lotnictwa jest Jacek Majuta, który w swojej stajni ma właśnie Chipmunka, ma Tiger Mofa, ma Harvarda, którego, szanowni państwo, zobaczycie niebawem tutaj na radomskim niebie. Charakterystyczny dźwięk 12-cylindrowego silnika Allison. Zobaczyć pięknie górną część kadłuba, tę, w której zainstalowana jest.